I generalnie taki projekt tutaj Last Remains, on mi kilka razy tutaj już się pojawiał i miałem go gdzieś na oku. W zasadzie nie dodałem do obserwowanych, ale teraz sobie go dodam. Zresztą muszę znowu poselekcjonować te projekty, które mam w obserwowanych. No i tutaj będziemy mieli Freeminta między 20 a 27. Gra jest bardzo ciekawa, bo polega na tym, że tutaj no jakby troszeczkę taki survival, troszeczkę to też polega, że takie walki między sobą. Natomiast no główną akcją no to świat postapokaliptyczny po no z zombiakami. Troszeczkę powiem szczerze, mi to przypomina i nawet samym tytułem, bo zauważcie, Last Remains, ostatnie szczątki, jak dobrze kojarzę z angielskiego. Natomiast Last of Us, tak, taka troszeczkę zbieżność tytułów. No i tutaj mamy, za chwilę będziemy mieli Mint. Z tego co widzicie, ten Mint się odbędzie na postaci już 20. Natomiast do tego trzeba było posiadać WL-ki odpowiednie, takie badże, to jest taki badż i potem dopiero 24 będą WL-ki tutaj z zombiakami i 27 otwarty mint. Także my czekamy, większość pewnie z nas, bo wątpię, żebyście widzieli wcześniej ode mnie ten tytuł. Czekamy na 27. Zobaczymy, czy coś zostanie. Jak widzicie, na ten moment sporo osób nie obserwuje, tak? Mamy 30 tysięcy i zobaczymy, ile osób się zdecyduje. Chociaż z drugiej strony to za darmo, to i nawet ocet słodki, jak to mówią. Więc pewnie się rzucą i dopiero gdzieś tam z rynku będzie można skupić. Ja mam nadzieję, że posiadanie NFT-ka nie będzie tutaj wymogiem, żeby uczestniczyć w grze, w projekcie. Inaczej to by była głupota. Natomiast to powinno dawać dodatkowe jakieś tam atuty. Na pewno sobie przejrzę w przyszłym tygodniu szerzej ten projekt, bo troszeczkę jeszcze nam czasu zostało do tego 27 i wtedy wam dam cenę, co ja w tym kierunku będę robić. Tutaj już sobie powykopujemy. No a tak strona tego projektu wygląda, Last Remains, także podrzucam wam tutaj, jak komuś się spodobał projekt od Gala Games z zombiakami The Walking Dead Empires, to troszeczkę inaczej, mniej takiej strategii. Natomiast więcej tutaj walk, a to słowo wyleciało mi z głowy, Battle Royale, także też tutaj między sobą walczymy, no i też walczymy z różnymi zombiakami. Jak widzicie, potwory też troszeczkę tutaj w tym kierunku jak Last of Us. No i gra dosyć klimatyczna, trzeba różne rzeczy zbierać, oczywiście odżywiać swoją postać, więc wydaje mi się, że naprawdę, o, macie tutaj taki Genesis, charakter, NFTs, także no, postaram się przyjrzeć szerzej projektowi i jakieś informacje większe wam przedstawić, bo być może ciekawy projekt się szykuje. Też kiedyś na zajęciach miałem taką informację, że w Stanach Zjednoczonych dosyć mocno spoglądali, tylko zapomniałem, jak to wygląda, bo im więcej podobno filmów o zombiakach, różnych takich informacji w Stanach Zjednoczonych, seriali tworzonych, tym podobno jedne z ugrupowań ma większe szanse w wyborach. Gdzieś tam taką korelację kiedyś zrobiono. A drugie ugrupowanie, gdy jest dużo więcej filmów o wampirach. Jestem ciekawy, czy rzeczywiście jest to tak wszystko skorelowane. Natomiast no, zobaczymy w praktyce. Ok, lecimy do kolejnego projektu, który od dłuższego czasu śledzę. Tam kupiłem, niestety, bo jeszcze to było, można powiedzieć, w hoście, NFT-ka, który chyba mnie około 100 kosztował,
a może ciup więcej. Pokusiłem się, z tego co widziałem, to nawet chyba 10 dolków teraz już nie jest wart. Także niestety takie czasy, bym musiał jeszcze raz sprawdzić. Jeszcze w Citizen Conflict nie miałem okazji pograć. Muszę tutaj sobie rzeczywiście odświeżyć ten projekt. No i tutaj jak zobaczycie, generalnie z tego co widziałem, to wcześniej wydawało mi się, że twórcy chcą iść takiego też troszeczkę RPGa, więc no troszeczkę inna wizja. Z tego powstał na ten moment shooter. I generalnie, jeżeli chodzi o tego shootera, no i też jakieś wyścigi były. Dlatego wydawało mi się, że gdzieś starają się stworzyć projekt taki dosyć zróżnicowany. No i w tym momencie można wykonywać alfa testy 2.0. No i z czym się wiążą te alfa testy 2.0, takeover? Po pierwsze, nowy system rozgrywki. Tutaj będzie chodziło o to, żeby zdominować całą mapę i będzie kooperacja z graczami. Więc część graczy będzie ze sobą kooperować przeciwko kolejnym graczom i cały turniej polega na tym, że przejmujemy określone miejscówki i staramy się je utrzymać. Więc no tutaj chodzi o to, żeby te 1000 punktów jakby zdobyć poprzez przejęcie tych miejscówek. Więc wydaje mi się, że dosyć ciekawy sposób, żeby nie tylko po prostu w głupi sposób się zabijać, ale też taki element, powiedzmy, strategicznego podejścia do zdobywania miejsc na mapie. Tutaj też macie Airfield i rozpisane role. Role to mi się wydają, bo macie tak, Agile Heroes, Support Heroes, Medic Heroes i Specialist Heroes i trochę z Battlefielda mi to się kojarzy. Także to będzie takie, po gameplayu można stwierdzić, o tutaj tak jak macie na przykład z gameplaya, to troszeczkę tak Counter-Strike'owo wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o funkcje, to też troszeczkę takie z Battlefieldem mi się kojarzy. Także, no cóż, ja będę musiał sobie odświeżyć ten projekt i przyjrzeć się temu, jak to w rzeczywistości wygląda, czy rzeczywiście jest to grywalne. A tu przechodzimy do Ember Sword. Ember Sword można już testować alfę. Nie wiem, czy komuś z was się już udało potestować. Ja widziałem na razie ja wczoraj jakoś już siły i energii nie miałem do takich rzeczy, natomiast też jakoś się nie martwię tym, bo widziałem, że sporo osób pisało i to nie tylko z naszego polskiego community, ale z zagranicznego, że mieli jakieś problemy. Jakieś stanie w kolejkach jak za komunę, nie wiem, karteczki rozdawali czy co. Także dajcie znaka, jeżeli komuś się udało potestować, a nie tylko obejrzeć tego gameplaya z Ember Sword. No ja jestem ciekawy, ile to im jeszcze zajmie produkowanie tej gry, bo oni już zanim pokazali ten projekt, to oni już długo tworzyli, przynajmniej tak pisali, albo ściemniali, żeby zgarnąć kasę. Tak jak Muad'Dib się śmiał, nie wiem, czy już powstało white paper, ale to był jeden z takich projektów właśnie bez white paper. No i co? Teraz przechodzimy do naszych polskich projektów i sprawdzamy, co tam ciekawego się będzie w tym tygodniu działo. No, ważna sprawa, jeżeli chodzi o Alaska Gold Rush. Jestem ciekawy, ile osób już zdążyło sobie potestować. No to spalają token Karat. No i praktycznie jeszcze ten token nie został wylistowany, a już macie tutaj palenie tokena. Świetna sprawa. A przypominam, że listing będzie się odbywać tutaj na giełdzie Gate.io, więc jeżeli jeszcze nie macie takiej ekspozycji na tą giełdę, to ja serdecznie zapraszam z mojego reflinka. Jak wiecie, my z takich reflinków żyjemy. Wy na tym nic nie tracicie.
Siema Piet, ja pozdrawiam mojego księgowego oprawcę. Wy na tym nic nie tracicie, bo giełda i tak dokładnie, rap gra. Giełda i tak pobiera swoje prowizje, tak czy siak. Natomiast o to chodzi, że częścią prowizji wtedy ze mną się podzieli. Więc coś mi tam wpadnie za tą moją działalność, więc jeżeli propsujecie i nie macie jeszcze tej giełdy, to ja gorąco zachęcam. Dobra, koniec tych reklam. Pamiętajcie, jeżeli chodzi o Star Heroes, to ostatni turniej jest 20 kwietnia. Jestem ciekawy, czy ktoś tutaj już śmigał. Dla mnie tutaj takim małym minusem jest to, że są te turnieje 3x3. Jakby były jedynki, bo tak to się zgadać, ja sam nie wiem do końca, czy 20 będę miał ten czas, czy nie będę miał ten czas. To jest czwartek, więc to różnie z tym mamy też swojego live'a. Wczoraj jakoś mi to wypadło z głowy, gdzieś z tyłu kojarzyłem, że jest ten przedostatni turniej. Także tutaj zachęcam. I śmiało można się zapisywać swoje drużyny i próbować sobie poćwiczyć, polatać. No i kolejna rzecz, to przypominam, że powoli... O, to jest dobry pomysł, Greenboy. Na live'ie zrobimy streama i wtedy rzeczywiście można sobie tutaj popykać. No, już się przestałem zgadzać. Mamy 10 osób, 8 polubień, także... Monia i chłopaki, bierzcie się do roboty, wiecie co z tym robić. Koci ławci. Legends of Elysium i informuję was o tym, że nadchodzi kolekcja Genesis. No i tutaj te karty z kolekcji Genesis będą też, część z nich opatrzona figurkami. O pewnych szczegółach warto przeczytać sobie tutaj na Medium. Ja jeszcze pewnie do tego powrócę. No tak pobieżnie przeczytałem, więc na razie odsyłam was do Twittera. Jeszcze sobie do tego wrócimy. Im bliżej będzie właśnie listingu tej kolekcji. No i kolejna ważna rzecz, gdzie mi to uciekło, Legends of Elysium. Krypta ekipa stała się też również partnerem tutaj Learn and Earn. Nie wiem jak wy, ale skoro tutaj ma być airdrop na tokenie, no to warto ciupać. Tym bardziej, że te zadania nie są skomplikowane, a macie potwierdzone airdrop, nie tak jak na SUI. To znaczy na SUI i tak wam pisano, że nie będzie tego airdropa, że bez sensu testujecie. Wystarczyło się na Discorda zapisać i posiedzieć i pewnie część, która w ogóle nic nie robiła, to dostała te WL-ki, a ci, którzy się najbardziej napracowali, troszeczkę bezmyślnie, wierząc, że jednak będzie ten token, no to obejdą się smakiem. Tutaj tak nie będzie, róbcie zadania, im więcej tych zadań zrobicie, tym większa szansa, że dużo więcej tokena dostaniecie. A patrząc zarówno na sam projekt gamingowy, bo miałem okazję troszeczkę pociupać w tych alfa czy beta testach, więc powiem szczerze, mi przypadł do gustu z uwagi na ten board. Ten board daje dużo możliwości takich strategicznej rozgrywki i rzeczywiście, jak złapię to hype'a, no to może być naprawdę bardzo fajna karcianka, całkowicie inna od tego, co powstało na rynku. I właśnie o to chodzi w produkcjach gamingowych, żeby nie szukać się sobie porównania do jakichś tych najlepszych projektów, natomiast brać to, co się da z różnych bardzo dobrych projektów gamingowych i coś ciekawego dorzucać od siebie, albo łączyć różne ciekawe, takie spójne rzeczy z różnych projektów i patrzeć, jakie rezultaty to przyjmie. No mi to akurat przypadło do gustu, bo naprawdę no, dużo opcji pozostawia. No i jestem ciekawy, jak dalej ten projekt się będzie rozwijać, natomiast widzę, że całkiem tutaj w dobrym kierunku to idzie. Także zachęcam, wrzucam wam również Twittera odnośnie całej tej zabawy. Również u mnie jest podlinkowane
na głównym koncie. No i na sam koniec, jeżeli ktoś nie słuchał Amesio GameSwifta panem paragrafem, to odsyłam was tutaj do tego tweeta, gdzie macie Space'a, tak? No, możecie sobie wejść na Space'a i jeszcze raz odsłuchać całe nagranie, które było wczoraj, 52 minuty, pewnie takiej merytoryki, powiedzmy, nie wiem, 50-45 minut, bo zawsze na początku jest takie pitu-pitu, więc możecie zobaczyć, w którym kierunku zmierza GameSwift i jak będzie wyglądała cała strategia. Jak widzicie, nawet jakieś alfy tutaj padną, czyli jakieś różne ciekawostki. Okej, jeżeli chodzi o rzeczy gamingowe, to by było na tyle. I dzisiaj jeszcze będę tworzyć Road to Hell, takie podsumowanie, ale zobaczę, czy to dzisiaj się jeszcze pojawi, czy dopiero w dniu jutrzejszym. Przypominam też, że live z kryptoekipą czwartek, godzina 20. Dzisiaj mamy środę, więc live u Muadima. No i co? Zachęcam również do zakupu biletów na Xbox Expo, bo powoli się kończą. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Zachęcam do zostawiania, pamiętajcie, łapki, górę, komentarze. Bardzo fajnie mi się czyta, bardzo fajnie widzę, że wyszła fajna pogoda, więc jesteście bardzo aktywni, jeżeli chodzi o Move to Earn i widać to po filmach i komentarzach, więc będziemy szli mocno w tym kierunku. No i co? Zachęcam do subskrypcji, podawania dalej. Miłego dzionka, trzymajcie się, na razie.